Przewrócili się? Dziewczyny, to zrobimy inaczej. Chłopaki, stoicie, czekacie. Spróbujecie przestraszyć chłopaków niedzielnym fochem. Uwaga, dziewczyny, robimy postawę na focha. Biorę. Zaraz podejdziecie do chłopaków. Jak podejdziecie, to wszystkie takie... Impreza, roztańczona starówka. Uwaga, dziewczyny, robimy focha na 3-4. 3-4? Ale głośniej! Dobra, dziewczyny, idziemy na fochu do chłopaków i strzelamy im focha, jak będziemy bliżej, dobra? Idziemy na fochu. I uwaga, dziewczyny, 3-4! I wracamy do kuchni. Żmioki trzeba strugać, bo zaraz chłopy wrócą na obiad. Przestraszyli się? Chłopaki, będziecie straszyć dziewczyny na niedźwiedzia. Wiecie, jak niedźwiedź ryczy? Głośno ryczymy. 3-4! Idziemy jak zdenerwowany niedźwiedź do dziewczyn i na 3-4 ryczymy. Uwaga, idziemy do dziewczyn. I uwaga, 3-4! I wracamy do Gabry, wracamy do Gabry, wracamy do Gabry. Przestraszyły się? Dziewczyny, to spróbujecie przestraszyć chłopaków na kota. Uwaga, dziewczyny, stoimy na tylnych łapach, nisko. Przednie łapy do góry. Jak podejdziemy do chłopaków, będziecie drapać i miauczeć, dobra? Teraz na próbę, uwaga, 3-4. Dobra, idziemy po głębokim śniegu. I uwaga, dziewczyny, drapiemy! I wracamy na piec, i wracamy na piec. Przestraszyły się chłopy? Chłopaki, ostatnie straszenie. Na gang my style, ok? Robimy postawę konia, rączki. Podchodzimy do dziewczyn, jak powiem, odwracacie się i zasypujecie dziewczyny ziemią, tam trawą, piaskiem, dobra? Ok? Uwaga, chłopaki, rączki. Odwracamy się i zasypujemy śniegiem i wracamy do stajni. Chłopaki, uwaga, teraz każdy robi lasso. Lasso, kręcimy lasem i na 3-4 zarzucamy lasso, każdy na każdą dziewczynę, dobra? Uwaga, 3-4 i ściągamy, a dziewczyny nożyczkami linę. A chłopaki się przewracają! No wszystko na starówce wchodzi po prostu. Dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy pojedynek chłopaki kontra dziewczyny, okej? Ludzie mi teraz na jednoślacie tu. Uwaga, chłopaki! Kto wygra ten pojedynek? Dziewczyny! Kto przegra? Okej, chłopaki, chodźcie 3 kroki do przodu. Chłopaki, daję wam 3 sekundy na to, żebyście zebrali jak najwięcej chłopaków z całego placu, dobra? Czas start i wracacie. Kogokolwiek, żeby było was dużo, bo dziewczyn jest dużo. Czas start. 3, 2. Dziewczyn wystarczy, to jest. Fajnie mają chłopy w Mielcu, jest dużo dziewczyn. Chociaż może raczej mają niefajnie chłopaki w Mielcu, że jest dużo dziewczyn. Dobra, chłopaki, bo jest was mniej niż przedtem. Dobra, chodźcie parę kroków do przodu. Chłopcy, chodźcie. Roztańczona starówka, nie może być innego pojedynku niż pojedynek taneczny oczywiście, nie? Uwaga! Będzie tańczyła tylko ta grupa, do której ja stoję przodem, ok? Obydwie grupy będą miały dokładnie ten sam układ taneczny, który ja będę pokazywał. Która grupa lepiej go zatańczy, ta drużyna, ta grupa wygrywa, ok? Dużo lepiej będzie miała drużyna, która będzie tańczyć jako druga. Dlatego teraz ja odliczę do 3. Która drużyna zrobi większy hałas, ta drużyna będzie tańczyć jako druga. Ok? Uwaga, chłopaki, dziewczyny. 3, 2, 1, robimy hałas! Ok? Będzie. Masakra, nie? Będzie. Mamy tutaj taką najbardziej sprawiedliwą wśród sprawiedliwych narodów świata. Która drużyna była głośniejsza? Dlaczego chłopaki? Wiadomo, że dziewczyny. Chłopaki, bo jestem chłopakiem, pomogę. Dziewczyny, kto wygra pojedynek taneczny? Chłopaki, kto przegra? To uwaga, dziewczyny, w pewnym momencie pojedynku krzyknę do was, dziewczyny, czas na waszą solówkę taneczną popisówkę.